Tak więc apostołowie i prorocy stanowią fundament Kościoła. Uczyłam was tego chyba na pierwszej sesji. Jeśli masz Kościół, który nie jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, na apostolskim namaszczeniu proroczym, to zacznie on popadać w jakiś błąd, popadać w skrajności lub w coś, co wykracza poza powołanie tego Kościoła lub służby. Witam i zapraszam na mój kanał Tęsknota za Prawdą. Nazywam się Daniel Long, a obok mnie siedzi moja urocza żona Robin. Witam wszystkich. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nowej reformacji apostolskiej. Nie będzie to epizod poruszający szczegóły, ponieważ planujemy zrobić serię filmów o nauczaniu i różnych aspektach nowej reformacji apostolskiej. Dużo do omówienia, bardzo dużo do omówienia. W późniejszym czasie będziemy przygotowywać szczegółowe filmy. To będzie mniej więcej taki powierzchowny przegląd nowej reformacji apostolskiej, ponieważ wierzcie lub nie, w niektórych komentarzach, gdy wspominaliśmy o NAR, to jest skrót z angielskiego, ludzie pytali, co to jest NAR? Postanowiliśmy więc zrobić krótki, chociaż może nie tak krótki, przegląd nowej reformacji apostolskiej. Czym więc dokładnie jest nowa reformacja apostolska? Gdybyśmy mieli ją zdefiniować w jednym zdaniu, co byśmy powiedzieli? Powiedzielibyśmy, że NAR jest ruchem, który twierdzi, że Bóg przywraca utracone urzędy w zarządzaniu Kościołem, a mianowicie urzędy proroka i apostoła. Jedną z rzeczy, o których rozmawialiśmy między sobą, jest to, czy nowa reformacja apostolska jest rzeczywiście nowa. I odpowiedź na to pytanie brzmi? Nie. Ponieważ tak naprawdę nowa reformacja apostolska ma wiele podobieństw do ruchu Latter-Rain. Ruch ten powstał w czasie powojennego tak zwanego uzdrawiającego przebudzenia. Jego przywódcą był William Branham. Ruch ten wygasł, ale jego nauki były bardzo podobne do tego, co widzimy teraz w nowej reformacji apostolskiej. Zawsze gdy łączę słowo nowe ze Słowem Bożym i szerzeniem Ewangelii, i to te dwa pojęcia niekoniecznie idą ze sobą w parze. W żadnym wypadku. Po pierwsze, nie jest więc nowa, więc czy jest apostolska? Nie, nie jest. Nie jest też apostolska. Nie w sensie biblijnym. Czy jest więc to reformacja? Powiedziałbym, że nie, ponieważ celem tego ruchu jest tak naprawdę przywrócenie tego, co oni uważają za pięcioraką posługę: apostoła, proroka, ewangelisty, pastora i nauczyciela. Według nich posługa pastorska i nauczycielska zawsze była w Kościele, ale niedawno Bóg ponownie przywrócił urząd apostoła i proroka. A przy okazji, kiedy mówią apostoł i kiedy mówią prorok, mówią o apostołach i prorokach, którzy mają taki sam status jak ci w Nowym Testamencie. Ten rodzaj statusu, więc będziemy o tym mówić w miarę postępu naszych dociekań. Może przyjrzymy się temu, kto założył NAR i jak to się zaczęło. Dobrze, zróbmy to. Termin Nowa Reformacja Apostolska został wymyślony przez Petera Wagnera. Urodził się on w 1930 roku, był misjonarzem w Boliwii. I przez 30 lat wykładał w seminarium teologicznym Wzrost Kościoła Fuller. I to powinno wam coś powiedzieć, ponieważ seminarium teologiczne Fuller to to samo miejsce, do którego uczęszczał Rick Warren. I przypuszczam, że Rick Warren i Peter Wagner byli ze sobą związani. Sądzę, że Rick Warren uczęszczał na zajęcia Petera Wagnera lub brał udział w jego programie rozwoju kościoła. Podobnie chyba jak John Wimber. Tak, John Wimber również z Vineyard. Był on bardzo zainteresowany pięcioragą posługą i walką duchową. Założył organizację The Global Harvest Ministries, którą w 2010 roku przekazał Chuckowi Pearce'owi, a która teraz nazywa się The Global Spheres Incorporated. Chcę przeczytać wam kilka zdań, które Peter Wagner zawarł w swoich książkach.
W książce Nowe Kościoły Apostolskie mówi on, to jest wtedy, kiedy zajmował się badaniem wzrostu Kościoła, kiedy był profesorem i zgłębiał wiedzę na temat wzrostu Kościoła. Mówi, zacząłem zauważać coś, do czego najwyraźniej nie miałem mentalnego wyposażenia, aby zrozumieć lub przyswoić do mojej analizy wzrostu Kościoła. Zauważyłem, że kościoły na całym świecie, które zdawały się rosnąć najszybciej, to w większości te, które na zewnątrz wyróżniały się bezpośrednią, obecną, nadprzyrodzoną posługą Ducha Świętego. Kiedy przeczytałaś mi to po raz pierwszy, obaj się roześmialiśmy, ponieważ oczywiście, że będzie to najszybciej rozwijający się aspekt Kościoła. Ponieważ co robią ludzie? Szukają jakiegoś doświadczenia, jakiegoś rodzaju duchowego przeżycia. A zazwyczaj, kiedy to się dzieje, jest to zawsze przedkładane ponad Pismo Święte. Tak więc napisał bardzo wiele książek, ale tylko i wyłącznie na tematy związane z NAR. O duchach terytorialnych, o apostołach i prorokach. Później założył Wagner Leadership Institute, który zapewnia szkolenie na najwyższym poziomie. To pochodzi z ich starej strony internetowej. Zapewnia najwyższy poziom szkolenia i duchowego obdarowania przez odnoszącą sukcesy kadrę znanych na całym świecie liderów, którzy z mocą kroczą i służą w oparciu o pięciorakie dary, czyli takie udzielone po wniepowstąpieniu Jezusa. Studenci otrzymują żywe, funkcjonujące obdarowania i aktywacje od Ducha Świętego, aby kroczyć w swoim boskim przeznaczeniu. Instytut Wagnera jest obecnie kierowany przez Shay Anna z Harvest International Ministries. Peter Wagner zmarł w 2016 roku. Porozmawiajmy o tym, kto należy do NAR, ponieważ jest tu kilka wielkich nazwisk, ale to coś więcej niż tylko te wielkie nazwiska. To znaczy, jest tam niezliczona liczba osób, o których nawet byśmy nie pomyśleli, a które są zaangażowane w działalność NAR. Prawdopodobnie nawet w waszym mieście są pastorzy i liderzy, o których nie wiedzieliście, że są zaangażowani w działalność NAR. Niektóre z tych osób, o których mówiliśmy, to oczywiście Peter Wagner, który już nie żyje, Rick Joyner, Chuck Pierce, Cindy Jacobs, Bill Hammond, Mike Bickle, The Arnotts, Mike Bickle, and IHOP. Mają oni ogromny wpływ. Jeszcze Jennifer Leclerc. Chcę się tu zatrzymać na chwilę w sprawie tego całego IHOP. IHOP to skrót od International House of Prayer, Międzynarodowy Dom Modlitwy. Założycielem IHOP jest Mike Bickle. Dosłownie w tej chwili można wejść na stronę internetową IHOP i zobaczyć 24-godzinną sesję modlitewną, podczas której modlą się i uwielbiają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mają tam zespół, który gra przez cały czas, a także różne zmiany ludzi, którzy przychodzą i przejmują prowadzenie, więc odbywa się to 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Istnieje nawet aplikacja, którą można pobrać na swój telefon, więc wystarczy kliknąć na tę aplikację, aby to wszystko zobaczyć. Wierzą, że angażują się w walkę duchową. Wierzą, że ich uwielbienie i modlitwa przyczynią się do powrotu Chrystusa na ziemię. Ci ludzie są bardzo znaczący w nowej reformacji apostolskiej. Jest też świetne źródło informacji o nazwie NAR Connections, które udostępniamy wam na ekranie, prowadzone przez twojego przyjaciela Minoa Wiersa. Minow stworzył listę, na której można wpisać czyjeś nazwisko i dowiedzieć się, czy dana osoba należy do NAR. Ja nieustannie tam zaglądam, żeby sprawdzić, czy dany pastor należy do NAR. Porozmawiamy więc trochę o terminologii, którą posługują się liderzy NAR. Istnieje specyficzne słownictwo, które można usłyszeć, a które może wskazywać na to, że pastor, nauczyciel lub lider jest w jakiś sposób powiązany z NAR. Wiele słów o namaszczeniu, aktywacji, przeznaczeniu, narodzinach i inne rzeczy. Istnieje naprawdę dobre źródło informacji na ten temat, prawda? Nazywa się The Messed Up Church. I można tam znaleźć wiele wspaniałych rzeczy na temat nowej reformacji apostolskiej oraz innych nauk charyzmatycznych i pentekostalnych.
The Messed Up Church ma słownik terminologii Nowej Reformacji Apostolskiej, więc możesz tam wejść i sam sprawdzić. I tak jak powiedziałem, przybliżaj, uzyskuj dostęp, aktywuj swoją wiarę, aktywacja, zestrojenie, anioły, namaszczenie, w Polsce, ogień przebudzenia i tak dalej. Może porozmawiamy trochę o głównych przekonaniach NAR. Zacznijmy od tego, że wierzą oni w pięcioraką posługę. Tak więc stosują się oni do wersetu, który jest ich głównym wersetem, czyli list do Efezjan 4:11, który mówi: i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. A oto definicja apostoła podana przez Petera Wagnera. Apostoł to chrześcijański przywódca, obdarzony, wyuczony, upoważniony i posłany przez Boga, który ma władzę ustanawiania fundamentalnego rządu Kościoła w wyznaczonej sferze posługi. Poprzez słuchanie tego, co Duch mówi do Kościołów oraz poprzez odpowiednie uporządkowanie spraw w celu zapewnienia wzrostu i dojrzałości Kościoła. Tak więc przywódcy NAR nauczają, że przez setki, setki lat Kościół nie miał generałów. Generałami są apostołowie, prorocy natomiast są tajnymi agentami Kościoła, a więc Kościół przez lata działał tylko częściowo, ponieważ nie miał apostołów i proroków. Dlatego właśnie w tym czasie nie rozkwitał. Dokładnie tak. I teraz, kiedy urząd apostoła i proroka został przywrócony, widzicie, teraz mamy tych generałów, którzy znowu przewodzą. Więc to, co chcą zrobić, to zebrać jak najwięcej kościołów pod swoją apostolską opiekę i są dosłownie tysiące i tysiące kościołów, które są pod tymi apostolskimi sieciami i proroczymi doradztwami. Wspomniałeś o Harvest International Ministries, Shiana, z którym związanych jest 25 tysięcy posług i kościołów. To po prostu niewiarygodne, to nie są żarty. NAR jest gigantem. A teraz możesz przeczytać drugą część definicji NAR. Peter Wagner po zdefiniowaniu apostoła powiedział również: co wykluczyłem z tej definicji? Istnieją trzy biblijne cechy apostołów, które niektórzy włączają do swojej definicji apostoła, ale których ja postanowiłem nie włączać. Pierwsze, znaki i cuda, drugie, osobiste widzenie Jezusa, trzecie, zakładanie kościołów. Powodem mojej decyzji jest to, że nie uważam tych trzech cech za nienegocjowalne. Charakteryzują one wielu, a może nawet większość apostołów. Jeśli jednak danej osobie brakuje namaszczenia do jednej lub kilku z nich, to moim zdaniem nie wyklucza to tej osoby z bycia prawowitym apostołem. Moim zdaniem. Ale nie w biblijnej definicji czy wymogu bycia apostołem. Apostoł to ktoś, kto musiał widzieć zmartwychwstałego Chrystusa, musiał być obecny w czasie posługi apostolskiej. Jeśli pamiętacie, w górnym pokoju, po tym jak Judasz odszedł tam, gdzie jego miejsce, Piotr wstał i powiedział: musimy wypełnić ten urząd. Musieli wybrać kogoś, kto był z nimi od chrztu Jana Chrzciciela aż do zmartwychwstania Chrystusa. Więc wybrali Macieja, który był jednym z nich. I próbuję sobie przypomnieć imię drugiego, ale nie pamiętam. Więc Macieja wybrano przez rzucanie losów. Tak więc jednym z wymogów było to, że apostoł musiał widzieć zmartwychwstałego Chrystusa. Wyłączenie przez Wagnera warunków apostoła z definicji przypomina mi bardzo sprawę kobiet pastorów. Czytamy coś w Słowie Bożym, a potem bierzemy z niego co chcemy i mówimy: dobrze, ale wiesz, wykluczymy to kryterium względem pastora.
Tak, i mają tu listę, która wygląda tak, jakby wymyślili ją na poczekaniu. W Biblii nie ma nic, co choćby w najmniejszym stopniu mówiło o tego rodzaju apostołach. A, mówisz o typach apostołów. Tak, o których właśnie będziesz czytać. Jeśli więc nie wiesz, to istnieją apostołowie pionowi i apostołowie poziomi. Apostołem pionowym może być apostoł kościelny, apostoł funkcyjny, członkowie zespołów apostolskich i apostołowie kongregacyjni. Apostoł horyzontalny może być apostołem zwołującym i chcę wam szybko przeczytać definicję apostoła zwołującego. To apostoł, który ma władzę zwoływania regularnych spotkań liderów równorzędnych, którzy służą w określonej dziedzinie. Więc każdy z tych apostołów ma inny zakres obowiązków. Nie zrozumcie mnie źle. W Nowym Testamencie byli inni apostołowie poza dwunastoma i Pawłem. Na przykład Barnaba był najprawdopodobniej apostołem i byli też inni. Nie mam przed sobą tej listy, ale są na niej wielcy apostołowie, czyli ci, którzy widzieli zmartwychwstałego Chrystusa, ci, którzy otrzymali od Chrystusa specjalne polecenie oraz ci, którzy mieli za zadanie napisać Pismo Święte, czyli dwunastu i Paweł. Następnie apostołowie zwykli, czyli ci, których uważamy za emisariuszy, misjonarzy lub osoby zakładające kościoły. Następnie byli też apostołowie, którzy zostali wysłani przez Kościół. Dwunastu i Paweł zostali posłani przez Chrystusa na Jego polecenie. Tak więc, kontynuując, oprócz apostołów zwołujących, mamy apostołów ambasadorów, apostołów mobilizujących i apostołów terytorialnych. A także apostołów z możliwością łączenia powołań, można być apostołem nauczycielem lub apostołem pastorem. Oni po prostu wymyślili te typy apostołów. W Piśmie Świętym nie ma nic, co mówiłoby o apostołach zwołujących czy mobilizujących. Nie mam jakiegoś klipu? Tak, mamy. To jest Rick Renner, który mówi dokładnie o tym, kim jest apostoł i jaką pełni funkcję. Wiedzmy, że posługa apostolska jest posługą na pierwszej linii frontu. Na przykład słowo stello, które jest drugim członem słowa apostoł, jest tak naprawdę pochodną słowa stolos. A teraz posłuchaj tego. Słowo stolos, drugi człon słowa apostoł, pochodzi od słowa, które oznacza ekspedycję wojskową, kampanię wojskową, operację wojskową, siły zbrojne. Oznacza armię, marynarkę wojenną lub świtę wojskową. To jest właśnie druga część słowa apostoł. Słowo stolos staje się słowem stello, połączone ze słowem apo. Ale to, co mówi nam o fundamentalnym znaczeniu tego słowa, to idea szturmu wojskowego. To jest ekspedycja wojskowa. To są wyszkolone siły, które są wysyłane na linię frontu. Tak więc rozumiecie, że służba apostolska jest służbą na pierwszej linii frontu. Służbę apostolską znajdziecie tylko na pierwszej linii frontu. A to wskazuje na coś bardzo ważnego. Służba apostolska jest służbą na pierwszej linii frontu, jak ekspedycja wojskowa, która wyrusza na nowe terytorium, aby zmiażdżyć wroga i zdobyć nowe terytorium. Apostołowie są posyłani w mocy Bożej, aby miażdżyć wrogów i zdobywać nowe tereny dla Królestwa Bożego. To jest służba na pierwszej linii frontu. Co ciekawe, bez apostołów Kościół funkcjonował tylko częściowo przez setki lat. Ale teraz, gdy Bóg przywrócił urząd apostoła i proroka, ci generałowie, którzy sami siebie nazywają generałami, są na linii frontu. I o tym właśnie mówi Rick. Chcę przez chwilę porozmawiać o słowie apostoł. Ponieważ Rick Renner bierze to słowo i robi z niego tak wielką sprawę, że to słowo jest tu korzeniem, a potem ta pierwsza część słowa była, ale nie tak Pismo Święte określa słowo apostoł, kiedy patrzy się na dany fragment. Przyjrzyjmy się więc przez chwilę temu słowu. Przechodzimy do programu biblijnego Logos, list do Efezjan 4:11. I ono stanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Tak więc słowo apostoł oznacza tu posłańców bez nadzwyczajnego statusu lub posłańców z nadzwyczajnym statusem. Posłańca i wysłannika Boga. Of God's messenger and envoy.
Ale w Nowym Testamencie jest to przede wszystkim grupa wysoko honorowanych wiernych, którzy pełnią specjalną funkcję jako wysłannicy Boga. Spójrzmy więc na słowo apostoł. On robi z tego słowa wielką sprawę. To urząd na pierwszej linii frontu, to walka na pierwszej linii frontu i tym podobne rzeczy. Ale tak naprawdę, najpierw spójrzmy na słowo źródłowe, czyli na to, o czym on tu mówił, stello. Więc przejdźmy do tego słowa i przeszukajmy Biblię, żeby zobaczyć, co to słowo właściwie znaczy. Zajrzymy do wersetów tutaj i zobaczymy, gdzie jest ono zaznaczone. Oznacza ono po prostu posłany, posłać. Następnie mamy apostołów, posłanie, posłany, posłany rozporządzony, posłany i tak dalej, i tak dalej. A więc jest to albo posłany, posyłający, rozporządzeni apostołowie. Jest tam może jedno lub dwa słowa, ale tak naprawdę nie ma tam nic o wojsku. Może nie zgłębiłem tego słowa do końca, ale ludzie, którzy słuchali apostoła Pawła, gdy jego listy były czytane w kościele, a także w innych miejscach, gdzie czytano listy Pawła, takich jak Korynt i Galacja, kiedy usłyszeli apostołowie, wiedzieli, że są oni ludźmi posłanymi od Chrystusa, którym Chrystus zlecił pełnienie roli przywódców, bycie fundamentem Kościoła. Biblia wyraźnie określa urząd pastora, kwalifikacje i obowiązki pastora, ale nie czyni tego w przypadku apostoła, nie określa żadnych obowiązków ani uprawnień apostoła. Należało pomyśleć, że gdyby to miał być urząd na dziś, to Biblia powinna była to wówczas uwzględnić. Jak najbardziej. Okej, więc omówiliśmy apostołów. Myślę, że możemy też porozmawiać trochę o prorokach. I mamy klip autorstwa Billa Hammona. Tak, mamy. Ludzie uważają, że proroctwo oznacza, że to, co zostało przepowiedziane, musi się wydarzyć. Nie. Może to być osoba, może to być sytuacja z Nabuchodnozorem, który poparł w pychę i Jozue, to znaczy prorok, przepowiedział mu, będziesz jadł trawę jak zwierzę, jeśli nie przestaniesz przyjmować całej chwały, zbierać wszystkich pochwał i chwalić się nimi. W następnym roku zrobił to i proroctwo zostało zrealizowane, ale nie musiało zostać zrealizowane. Bo widzisz, wszystkie proroctwa są warunkowe, częściowe i stopniowe. Abraham miał 11 głównych proroctw i były one stopniowe, ale tylko 4 spełniły się za jego życia. Trudno jest określić, kiedy proroctwo ściśle określone może się spełnić. Izajasz przepowiedział, że narodzi się dziecko. Oni pytali, gdzie? Syn jest dany, a imię jego będzie i wszyscy oczekiwali narodzin syna. Ale to było 700 lat później, kiedy Chrystus, Jezus urodził się w tej stajni. Jest wiele kryteriów, dlatego napisałem książkę o pułapkach proroctw, których należy unikać i o zasadach, które należy stosować w praktyce. A więc według Billa Hammona proroctwa mogą być warunkowe, częściowe i stopniowe. I według Billa Hammona i proroków takich jak Bill Hammon, prorocy nie muszą być precyzyjni. Dzisiejsi prorocy, współcześni prorocy nie muszą być dokładni. Ale to nie jest to, czego Biblia naucza. Masz rację. Jestem teraz w Księdze Posłuszonego Prawa, rozdział 13, wersety od 1 do 3. Jeśli powstanie pośród was prorok albo ktoś, kto ma sny i ukaże ci znak, lub cud, i stanie się ten znak albo cud, o którym ci oznajmił, i powie, pójdźmy za innymi bogami, których ty nie znasz, i służmy im. Nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, który ma sny, gdyż Pan, wasz Bóg, doświadcza was, aby poznać, czy miłujecie Pana, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą. Mamy też inny werset z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 18, wersety od 20 do 22. Natomiast prorok, który odważy się mówić słowo w moim imieniu, którego mu nie nakazałem mówić, albo będzie mówił w imieniu obcych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A jeśli powiesz w swym sercu, jak rozpoznamy to słowo, którego Pan nie wypowiedział? Gdy prorok będzie coś mówił w imieniu Pana, a to się nie spełni, ani nie nastąpi, to jest to słowo, którego Pan nie wypowiedział, lecz prorok mówił to z zuchwalstwa. Nie bój się go. To, że dziś nie zabijamy proroków, którzy się mylą, bo tak było za czasów izraelskiego prawa cywilnego, nie oznacza, że Słowo Boże już nie obowiązuje.
Nie oznacza to, że prorocy mogą w jakiś sposób, ponieważ jesteśmy pod nowym przymierzem, popełniać błędy. To nie działa w ten sposób. Biblia bardzo wyraźnie mówi, że prorok, który się myli, jest fałszywym prorokiem i nie należy go słuchać. Kochani, nie powinniście słuchać proroków NAR. Porozmawiamy więc teraz o mandacie siedmiu gór. Jest to bardzo istotna doktryna NAR i wiąże się z ich nauczaniem o dominacji. Porozmawiajmy więc o tym, jak to się zaczęło. W 1975 roku Bill Bright, który wówczas kieruje kampusem Krucjaty dla Chrystusa, zatrudniającym ponad 26 tysięcy osób, oraz Lauren Cunningham, który kieruje młodzieżą z misją, zatrudniającą ponad 20 tysięcy osób, spotkali się, aby przekazać sobie nawzajem przesłanie od Boga. Ku swojemu zdumieniu, każdy z nich miał niezależnie to samo przesłanie, dane im przez Boga, aby przekazać je drugiemu. Mówili, że Bóg pokazał im obu, iż wiele obszarów współczesnej kultury nadal potrzebuje Ewangelii. Siedem głównych obszarów społeczeństwa, czy też gór, jak je nazwali, potrzebuje bogobojnych ludzi, którzy będą mieli na nie wpływ, a tym samym wpłyną na nieopisane miliony ludzi, którzy są zaangażowani w tych siedmiu górach społeczeństwa. Witam Was, Lance Wallnau. Chciałbym porozmawiać z Wami przez chwilę o koncepcji zwanej Mandatem Siedmiu Gór. W zasadzie zaczęło się to od rozmowy, którą odbyłem w 2000 roku. Rozmawiałem z Laurenem Cunninghamem, który jest założycielem organizacji Młodzież z Misją, i Lauren opowiedział mi o rozmowie, którą odbył z Billem Brightem. Obaj zostali nawiedzeni przez Pana w ciągu tych samych 24 godzin, a Bóg przemówił do nich i powiedział, że mają wiadomość, którą mają przekazać temu drugiemu. A przesłanie to było takie, że istnieje siedem ośrodków kultury, czyli siedem światowych królestw, i że ten, kto zdobędzie te królestwa, zdobędzie żniwo narodów. Ja widzę to w ten sposób. Patrzę na to w ten sposób. Widzę te siedem formacji kultury jako górę religii, jako metaforę czegoś, co trzeba zdobyć lub na co trzeba się wspiąć. Następnie mamy edukację, rodzinę, nie ma tu szczególnej kolejności i ważności. Wszystkie one reprezentują siły, które kształtują społeczeństwa i narody. Rząd, media, sztukę, która jest górą rozrywki, i biznes, który jest również górą ekonomii. Te siedem obszarów wpływu są bardzo potężne, tak potężne, że ten, kto zajmuje szczyty tych gór, może dosłownie kształtować agendę, która kształtuje narody. Dlaczego narody miałyby być kluczowe dla naszej rozmowy? Myślę, że cechą wyróżniającą tę godzinę dla Kościoła jest to, że spędziliśmy tak wiele czasu skupiając się na górze kościelnej, którą jest ta góra tutaj, że być może zaniedbaliśmy naszą odpowiedzialność wobec reszty świata, na którą mamy wpływ. Tak, to był dobry klip, w którym Lance Wallnau wyjaśnia, czym jest mandat siedmiu gór. I ma rację, tego właśnie uczy NAR. Naucza ludzi, że chrześcijanie mają objąć panowanie nad ziemią. Mamy objąć panowanie nad tymi siedmioma sferami lub siedmioma górami wpływów, także czyniąc to, zapoczątkujemy powrót Chrystusa. Cytat Petera Wagnera. Kiedy Jezus przyszedł, przyniósł Królestwo Boże i oczekuje, że Jego nastawiony na Królestwo lud podejmie wszelkie konieczne działania, aby odsunąć od dawna istniejące królestwo szatana i zaprowadzić pokój i dobrobyt Jego królestwa, Chrystusa, tu na ziemi. Oto dobry klip Petera Wagnera. Posłuchaj, co mówi o różnicy między Ewangelią, którą pastorzy głoszą w swoich kościołach, a tym, co apostołowie NAR definiują jako Ewangelię. Oto, co powiedział Jezus. Znasz ten fragment z Księgi Łukasza, rozdział 19, werset 10. Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. W wielu naszych umysłach słyszeliśmy kazania, które mówiły, że Jezus przyszedł zbawić tych, którzy się zgubili. To nie jest dokładnie to, co ten fragment mówi. Mówi o zbawieniu tego, co zginęło. A co zginęło? Panowanie zostało zagubione.
utracone w Ogrodzie Eden. Jedną z różnic, o której mówił wczoraj wieczorem Dutch Sheets, to różnica między posługą duszpasterską a apostolską. Nie ma jednej złej lub jednej dobrej, po prostu są różne posługi. W kazaniach pastoralnych podkreśla się, że Jezus umarł na krzyżu, płacąc karę za nasze grzechy, abyśmy mogli pójść do nieba. To prawda. Gdyby Jezus nie umarł na krzyżu, nie moglibyśmy pójść do nieba i tak właśnie pastorzy najczęściej głosili śmierć Jezusa na krzyżu. Jednak nauczanie apostolskie traktuje ten werset dosłownie. W nauczaniu apostolskim Jezus przyszedł, aby zbawić to, co zostało utracone dosłownie. Panowanie, którego Adam zaniechał w Ogrodzie Eden, jest teraz przywracane. Przeczytajmy więc fragment, o którym mówi Peter z Ewangelii Łukasza i przeczytajmy go w kontekście. Weźmy obszerny fragment i przeczytajmy go w kontekście. Jestem w rozdziale 19 Ewangelii Łukasza i zacznę od pierwszego wersetu. A Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez nie. Był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, a był on bogaty. Pragnął on zobaczyć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go zobaczyć, bo miał tamtędy przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział: Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. I zszedł szybko i przyjął go z radością. A wszyscy widząc to szemrali: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie. I powiedział Jezus do niego: dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Tak więc Robin, gdy spojrzymy na ten fragment jako całość, to mówi on o zbawieniu człowieka o imieniu Zacheusz. To jest piękny fragment o Bożym darze łaski zbawienia, który przychodzi do człowieka. ESV tłumaczy ten werset jako: Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić zgubionych, ponieważ taki tutaj jest kontekst. Chrystus przyszedł, aby zbawić zgubionych. Peter Wagner mówi: widzicie, Chrystus nie przyszedł po to, by powiedzieć, że zbawia tych, którzy się zgubili, ale po to, by szukać i zbawić to, co zostało zgubione, czyli Królestwo. Pozwólcie więc, że szybko przyjrzę się kilku różnym tłumaczeniom, ponieważ nie jestem pewien, jakie to jest tłumaczenie, ale na przykład posłuchajmy się nowym przekładem Króla Jakuba. W nowym przekładzie Króla Jakuba w wersecie 10 jest napisane, że Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Więc nie o tym jest ten fragment. Nie mówi on o poselstwie Królestwa, jak twierdzą apostołowie NAR. Cały sens tego fragmentu polega na szukaniu i ratowaniu zagubionych. Co zrobił Jezus? Odszukał Zacheusza. Zacheusz właśnie wchodził na drzewo sykomory, ponieważ był niski i chciał zobaczyć Jezusa. Nie miał pojęcia, że Jezus go wezwie. I co zrobił Jezus? Przywołał go. Zobaczył Zacheusza i zawołał go, aby zszedł z drzewa sykomory, poszedł do jego domu i obdarzył go zbawieniem. Oto właśnie chodzi w tym fragmencie. Większość nieporozumień można wyjaśnić, analizując dany fragment w jego kontekście. To prawda. Może przejdziemy do kolejnego wykładu NAR na temat wielkiego transferu bogactwa. Myślę, że mamy jeszcze jeden klip do pokazania. Mamy. To znowu Peter Wagner. Witam, nazywam się Peter Wagner i mówię do Państwa z mojego domu w Colorado Springs, Colorado. Bardzo się cieszę, że Whitaker House wydaje moją najnowszą książkę, którą nazwaliśmy Wielki Transfer Bogactwa. Wiem, że wy też będziecie podekscytowani, kiedy zobaczycie tę książkę. Bo z tego, co wiem, a włożyłem w nią sporo pracy i studiuję ją od 10 lat i zgromadziłem pokaźną bibliotekę, nie ma drugiej takiej książki. Jest to książka, która naprawdę podniesie nasze oczekiwania, zwiększy naszą wiarę i pozwoli nam w ciele Chrystusa stać się uczestnikami boskiego planu uwolnienia ogromnych ilości bogactwa. Prorocy mówili nam, że to się stanie mniej więcej od początku lat 90. i to naprawdę uznani prorocy.
Dlatego jestem pewien, że zobaczymy to i jestem pewien, że to nadejdzie bardzo szybko. A ta książka pomoże nam zrozumieć, dlaczego to się dzieje i jak każdy z nas może w tym uczestniczyć. Jedną z najważniejszych rzeczy, które staram się zrobić w tej książce, jest pozbycie się ducha ubóstwa. Wierzę, że jest to zły duch, którego musimy związać, ponieważ od dawna zaraża Kościół. Wierzę, że oto mamy obietnicę Bożą dla nas, która znajduje się w drugim liście do Koryntian, rozdział 9, werset 8. Bóg hojnie zapewni ci wszystko, czego potrzebujesz. Dostrzeż to, nie tylko to, czego potrzebujesz, ale wszystko, czego potrzebujesz. A wtedy zawsze będziesz miał wszystko, czego potrzebujesz. Nie zabraknie nam niczego, czego potrzebujemy. Ja nie wiem, czego ty potrzebujesz. Ty wiesz, czego ty potrzebujesz. Ale będziesz miał wszystko. Tak mówi Pismo Święte. I dalej jest napisane. I zostanie wam jeszcze wiele, abyście mogli dzielić się z innymi. Wiem, że chcesz to robić. Wiem, że masz potrzeby. Prawdopodobnie masz rachunki, które trzeba zapłacić. Bóg to zagwarantuje. I nie tylko to, ale zapewni to ponad miarę. Abyśmy mogli wspierać każdą dobrą sprawę i abyśmy mogli uczestniczyć w odbudowie całego naszego narodu, tak, aby Ameryka znów wróciła do Boga. I to jest nadzieja, jaką pokładam w tej książce. Ufam, że będziecie mogli zdobyć jej egzemplarz i wiem, że Bóg będzie wam błogosławił, gdy będziecie ją czytać. Tak, ponieważ to książka Petera Wagnera. Oczywiście Peter Wagner już nie żyje, odszedł, ale chodzi o to, że ludzie z NAR wierzą, że nastąpi wielki transfer bogactwa. Że Bóg zabierze bogactwo niegodziwym i daje sprawiedliwym. Widać to w wielu ich filmach, wideo, w których mówią o tym ogromnym bogactwie, które na nas spłynie i zostanie uwolnione dzięki uwolnieniu funduszy. To wszystko to są nauki NAR. Na nagraniu możecie również usłyszeć, że Peter Wagner był również propagatorem Ewangelii Sukcesu. Uważa, że istnieje duch ubóstwa, o którym Biblia nie naucza. Gdyby tak było, to Macedończycy, na których Paweł zbierał datki od Koryntian, aby zanieść je ubogim, trwaliby w grzechu, ponieważ byli w wielkim ubóstwie. Poza tym, Bóg zapewni nam wszystko, czego potrzebujemy, a nie to, czego chcemy. Kolejną niepokojącą rzeczą w tym klipie jest to, kiedy powiedział, że nie ma innej książki takiej jak ta. I przypomniał mi się krótki klip Briana Simonsa, który wydał swój najnowszy modlitewnik. Powiedział, że jeśli kupisz ten modlitewnik, to na pewno usłyszysz głos Boga. Mamy 365-dniowe rozważanie na temat Słyszę Jego Szept. Jest to bardzo ważne dla tych z was, którzy czują, że nie słyszą, jak Bóg do nich przemawia, i mogę wam obiecać, że usłyszycie głos Pana na stronach tego modlitewnika. I tak sobie pomyślałam wówczas, kiedy Peter Wagner się wypowiadał. A co z Biblią? To samo pomyślałem, kiedy usłyszałem, że nie ma drugiej takiej księgi, więc to znaczy, że ta księga jest lepsza od Biblii? Jestem pewien, że nie to miał na myśli i nigdy by tego nie potwierdził, ale taka właśnie myśl przychodzi mi do głowy. Kolejne nauczanie, które mamy w NAR, dotyczy walki duchowej i ducha terytorialnego. Duchy terytorialne. To mniej więcej działa w ten sposób. Wiąże się to znowu z siedmioma górami, dominacją i tymi podobnymi zagadnieniami. Według tego nauczania w różnych regionach świata istnieją duchowe demony terytorialne, które przejęły władzę. A apostoł NAR, który jest generałem, ma udać się na to terytorium i zadekretować, ogłosić, wygonić te demony i związać je i tym podobne rzeczy. Oto Cindy Jacobs, która trochę o tym opowiada. Kolejną cechą jest zdolność do wytrzymania dużej ilości duchowych ataków. Jedną z wielkich bitew, jakie toczą się o ziemię, gdy stajesz się przywódcą i wchodzisz w miejsce, w którym przewodzisz, jest to, że stajesz się największym celem. Nie tylko dla osób, które mogą cię krytykować, jak już wcześniej wspomniałam, ale także dla sfer demonicznych. Jak mówimy, nowe poziomy, nowe demony.
I za każdym razem, kiedy Bóg wysyła cię na nową arenę, gdzie otrzymujesz większą odpowiedzialność duchową, pojawia się wyższy poziom mocy demonicznych, które będą cię atakować. Wielokrotnie, jeśli nie będziecie ostrożni, będziecie myśleć, że to jest wasze naturalne ja lub że po prostu czujecie się zdołowani. Ale to duchy terytorialne nad obszarem, który staracie się objąć, szczególnie nad obszarem geograficznym, będą próbowały manifestować się poprzez wasze emocje. Pamiętaj, że umysł jest polem bitwy. Wiele razy, kiedy przybywam do nowego regionu, aby posiąść ziemię i modlić się nad nią, już wtedy, kiedy samolot dotyka ziemi, wiążę królestwa i moce, które znajdują się na tym obszarze, aby nie miały na mnie wpływu, aby nie oddziaływały na mnie, moją rodzinę lub cokolwiek innego w jakikolwiek sposób, ani na członków naszego zespołu. Musimy być mądrzy. Czasami, powiem wam pewną radę, zdarzało mi się, że po modlitwie nad jakimś obszarem lub po powrocie do domu z podróży duszpasterskiej zaczynałam czuć się przygnębiona w samolocie, którym wracałam do domu. A później zrozumiałam, że muszę przejąć władzę nad duchami, nawet nad duchami demonicznymi, które mogły się przyczepić do ludzi w samolocie. Na przykład osoby te mogą czuć się przygnębione, mogą odczuwać różnego rodzaju emocje, które są przenoszone do atmosfery duchowej i mogą wpływać na ciebie, więc czasami wiązałam moce ciemności, które oddziaływały na ludzi w samolocie. Cindy Jacobs jest samozwańczym apostołem. I wyjaśnia nieco temat duchów terytorialnych, które zasadniczo są duchami, które panują nad różnymi sferami świata. W parze z duchami terytorialnymi idzie coś, co nazywa się mapowaniem duchowym, w ramach którego sporządza się mapę tego, jaki duch znajduje się na jakim obszarze. Tak, aby nasza mądrość podpowiedziała, okej, to jest miasto, które uprawia hazard, więc na tym terytorium musimy związać ducha chciwości i używamy mapowania duchowego. W następnych odcinkach będziemy przygotowywać bardziej szczegółowe filmy na temat NAR i różnych nauk NAR, więc bądźcie na bieżąco, ten odcinek był tylko takim ogólnym przeglądem. Ci ludzie, którzy mówią o duchach terytorialnych, a Peter Wagner jest tym, który rozkręcił tę całą sprawę w swojej książce Duchy terytorialne, są po prostu niebiblijni. Ale posłuchajcie, co Juda mówi o takich ludziach, jak Cindy Jacobs i ci apostołowie i prorocy NAR. Zaczynając od wersetu 8. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzając wierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech Pan cię potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Oni nie mają pojęcia, o czym mówią. Po prostu wymyślają te rzeczy według własnego uznania. W każdym razie chcieliśmy przedstawić wam krótki przegląd nowej reformacji apostolskiej. Nie jest ona nowa, nie jest apostolska i nie jest też tak naprawdę reformacją. Dziękujemy wam bardzo za przyłączenie się do nas. Będziemy mieli jeszcze inne filmy na ten temat, więc bądźcie czujni. Dziękujemy za oglądanie.